Damian Stasiak, mój kolega ze szkoły średniej, tak samo się nazywa, ale już chyba o tym mówiłem na poprzednim wywiadzie. Natomiast witam Ciebie, bardzo dziękuję za Twój czas. Masz jedyny, jako jedyny polsko-polski pojedynek tutaj na tej dość egzotycznej karcie walki. Jak się z tym czujesz? Ja czuję się bardzo dobrze, przygotowany jestem, myślę, że bardzo dobrze, więc wyluzowany, więc jutro czeka na walkę. Czy waga w tym wypadku, żadnego problemu nie było? Bo tutaj na tej karcie było różnie. Nie było problemu z wagą, dieta trzymana, waga bardzo dobrze poschodziła, więc dzisiaj limit miałem idealny. Ostatnio walczyłeś na gali 3F w turnieju. Dlaczego tak naprawdę tak rzadko walczysz? Walczę rzadko, ponieważ startuję w karate. Jestem zawodnikiem karate, więc w MMA tylko walczę wtedy, kiedy mi czas na to odpowiada i kiedy jestem w miarę optymalnie przygotowany. A jak w takim razie wyglądały, skoro tak przykładasz się do karate, jak wyglądały przygotowania do tej walki? Ile poświęciłeś na pewne elementy? Piszę powiedzmy mniej więcej od 3 miesięcy po Mistrzostwach Świata w karate. Zaczęliśmy robić cyk siłowy, później wytrzymałościowy, zrobiliśmy MMA, więc wszystko wskazywało na to, że na początku roku zawalczę. A czy przyjdzie taki moment, a może już przyszedł, zbliża się, że podejmiesz decyzję o tym, co dalej względem karate, a MMA? No bo ewidentnie MMA na pewno bardziej pozwala w tej kwestii życiowej, prawda, niż karate. No karate jest chyba takie bardziej sztuką dla sztuki, można powiedzieć. No nie do końca, w karate jestem mistrzem świata, więc żyję z karate, a MMA jest czymś zupełnie dodatkowym. Może kiedyś się to zmieni, ale na pewno nie na najbliższe przestrzeni lat. Ale czy z tych mistrzostw karate i jakichkolwiek zawodów da się właśnie utrzymać? Jestem zawodnikiem kadry polskiej, więc kadra polska jest finansowana z Ministerstwa Sportu, z gminy, z powiatu, więc jest to sport, który jest akceptowany przez ministerstwo, więc to są profity są zupełnie inne. Tak MMA no to tylko tyle, co kontrakty z galą i kontakty z sponsorami. To dobrze wiedzieć. A powiedz w takim razie, jako że karate jest taką tradycyjną sztuką walki, jak w karate w tym środowisku patrzą na to właśnie, że no, parasz się innych jeszcze sportów walki, zwłaszcza MMA? Czy myślę, że wiele osób patrzy na to w sposób pozytywny, a myślę, że patrzą w sposób negatywny też osoby. Ja podchodzę do tego bardzo pozytywnie, też udowadniając, że karateka też może być dobry w MMA, co na pewno Lyoto Machida pokazuje. Mhm. W tym kierunku bardziej chcę iść. A właśnie coś takiego jest szczególnego w Lyoto, co ciebie również pociąga w jego stylu? Jest coś takiego? Jak widać w niego timing, jaki on ma, więc walczy trochę zupełnie inny sposób niż typowa stójka, więc timing, jaki ma, to jest typowo dla karateków. Czy właśnie można powiedzieć, w dzisiejszych czasach taka baza jak karate, można powiedzieć, że w pewnym stopniu jest to trochę nietypowe, bo większość już takie typowo idzie w zapasy, w boks i tak dalej i właśnie to karate jest takie niespotykane. Czy uważasz, że to jest twoja przewaga? No na dzień dzisiejszy trzeba robić wszystko, tak? Wywodzę się z karate, ale też z brazylijskiego, więc ale robię i parter, i stójkę, i obalenia, więc wszystko trzeba być wszechstronne, jeśli chce się walczyć w MMA. Co o samym Kamilu powiesz jako rywalu? No zobaczymy jutro. No. Myślę, że będzie dobrze, zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądało. I na koniec powiedz, miałeś epizod z M1, to była chyba 37 gala. Co tak naprawdę będzie? Czy coś jeszcze próbowałeś rozmawiać z M1, czy bądź z potencjalnymi innymi organizatorami z zagranicy? Nie, na razie nie rozmawialiśmy z M1. Bardziej myślę, że skupimy się na jakichś tam galach mniejszych, okazjonalnie, jak widzisz, walczę, więc jak tylko jestem przygotowany optymalnie i w ten czas mi pozwala, to wtedy będę walczył. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za Twój czas. Powodzenia jutro. No, dzięki. Dzięki.